Wysoka Rado, zebrani goście. Otwieram 20. sesję Rady Gminy Wierzyń w obecnej kadencji. Proszę usiąść. Informuję, że w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ustawą o samorządzie gminy, obrady Rady Gminy Wierzyń są transkrybowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuję, że ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego kraju dzisiejsza sesja została przygotowana za pomocą wszystkich środków ostrożności. Witam wszystkich zaproszonych i przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Na ogólny stan radnych 15, na sesji OS jest obecnych 14 radnych. W związku z czym stwierdzam kworum, informuję, że uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji są prawomocne. Przystępujemy do odczytania porządku obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z obrad 18 i 19 sesji rady. Punkt trzeci. Informacja wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Punkt czwarty. Wystąpienie zaproszonych gości. Punkt piąty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt szósty. Informacja o utrzymaniu czystości porządku gminy w gospodarce odpadami za miniony okres 2020 roku. Podpunkt A. Wystąpienie wójta. Podpunkt B. Stanowisko Komisji do Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Podpunkt C. Dyskusja. Podpunkt D. Przyjęcie informacji. Punkt 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Prowadzenie zmian wieloletni w prognozie finansowej gminy na lata 2020-2035. Podpunkt B. Prowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Podpunkt C. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podpunkt D. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podpunkt E. Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek tej opłaty. Podpunkt F. Wzoru deklaracji o wysokościach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanym przez właścicieli nieruchomości wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznych. Podpunkt G. Uchwalanie rocznego programu współpracy gminy Wierzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Podpunkt H. Ustanowienie pomników przyrody. Podpunkt I. Wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji Wierzyń. Podpunkt J. Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości stanowiących gminy Wierzyń i nie wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz PIF użyczenia, wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Punkt 8. Zatwierdzenie protokołu nr 14 przez 2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej 29 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Wierzyń w zakresie wykonania przeprowadzonych remontu w szkołach w Wierzynie i Bożoworze. Podpunkt 9. Informacje, komunikaty, oświadczenia. Podpunkt 10. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi na wnioski do otrzymanego porządku obrad? Proszę bardzo, pan wójt. Wysoka Rado, w związku z sytuacją ekonomiczną miejsce na Komisji Pracy i brakiem akceptacji podobnych stawek wydatków do nieruchomości, wnoszę o skreślenie punktu 7c, to jest określenie wysokości stawek wydatków do nieruchomości w porządku obrad. Radni znają konsekwencje tej sytuacji i myślę, że to spowoduje konsekwencje w przyszłym budżecie. Mam na myśli tutaj ograniczenie pewnych inwestycji, które zostały już do niego do projektu wpisane. Dziękuję. Proszę, muszę poprosić parę minut przerwy z uwagi na to, żeby wprowadzić do systemu. Proszę. A, czy są jeszcze jakieś inne wnioski właśnie? Może są jeszcze? Nie ma, więc tak mówię, proszę, ogłaszam przerwę z uwagi na wprowadzenie do systemu wniosku pana wójta. Głosujemy,
Thank you.
Przystępuję do głosowania nad przyjęciem wniosku burmistrza. Kto z pań i panów radnych jest za skreśleniem z porządku obrad w punkcie 7 litera C projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Ktoś był przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymało się jeden głos, jeden głos wstrzymujący. Przystępuję do głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji, łącznie z przyjętym wnioskiem. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad sesji, łącznie z przyjętym wnioskiem, proszę o podniesienie i naciśnięcie przycisku. Informuję, że za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymujących głos 1. Informuję, że porządek obrad został przyjęty. W związku z tym przechodzę do następnego punktu. Punkt drugi. W związku z niezgłoszeniem uwag do protokołu z obrad 18-19 sesji Rady wnoszę o jej przyjęcie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 18 sesji Rady, która odbyła się w dniu 17 września 2020 roku, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Ktoś był przeciw? Ktoś się wstrzymał? Informuję, że za przyjęciem protokołu z obrad 18 sesji głosowało 14 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymujących głosów nie było. Za przyjęciem protokołu z 19 sesji, za przyjęciem protokołu z obrad 19 sesji Rady, kto z Państwa jest za przyjęciem panu radnych za przyjęcie protokołu z obrad 19 sesji Rady, która właśnie 6 listopada 2020 roku. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Informuję, że za przyjęciem protokołu z 19 sesji głosowało 14 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymujących głosów nie było. W związku z tym przechodzę do następnego punktu. Proszę pana Mariusza Walachę, wójta gminy Bieżyn, o przedstawienie informacji o swojej pracy między sesjami oraz o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Panie Przewodniczący, panie komendant radny, szanowni państwo. Na dzisiejszej sesji przedstawiam sprawozdanie z mojej działalności w okresie między sesjami, to jest od 18 września 2020. Do 30 listopada 2020. W okresie sprawozdawczym wybrała tematyka związana z następnymi sprawami. Jakie jest zakładanie budżetu gminy? Wprowadzam zmiany w związku z utrzymaniem zmiany wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań zlecone przez pracowników Ewidencji Ludności Urzędu Stanu Cywilnego 3700 zł. Na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych 565 zł. Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i stałych i adwokatycznych gminy do szczytowących społecznych w kwotach 505 zł.
wydawanie decyzji administracyjnej w sprawach świadczeniobiorców w dziedzinie niedokupionych 1680 zł. Na dodatek energetyczny dla mieszkańców 54,69 zł. Zapłat kwoty zawartego w cenie olejowego dla rodziców z tego gminy kwota 3048,69 zł. Na realizację programu 500 gmin otrzymano kwotę 200,420 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczone na przygotowanie nowego spisu powszechnego otrzymano 270 zł. Wynagrodzenie na zastosowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dla pierwszego gminnego pomocy społecznej kwota 365 zł. Na ograniczenie i świadczenie specjalistycznych, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pracowników GOPS w bliżej kwota 529 zł. Realizacja programu wspierania seniora to 24,127 zł. Na wypłaty świadczeń rodzinnych kwota 281,504 zł. Dotacje na świadczenie wychowawcze zmniejszono kwotę 1010 zł. Na zakup aktywnych kart indywidualnych dla szkół podstawowych do rąk otrzymano dotacje w kwocie 13,600 zł. Na funkcjonowanie gminnego wychowania społecznego otrzymano 28,690 zł. W zakresie wydatków wprowadzono następujące zmiany. W związku z realizacją badania Funduszu Społecznego w miejscowości Brześci przeniesiono kwotę 1800 zł z przeznaczeniem na remont dachu na lokalnie oraz zadłużył kwotę 573 zł na zakup materiałów wyznaczeniowych i wyposażenia lokalne. Przeniesiono środków w wysokości 3000 zł na wydzielenie jednorazowej części nieruchomości do przejęcia miejscowości Gosek. Zwiększenie wydatków dla wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi ulica Skrajna wraz z oświetleniem o 5840 zł rezerwy ogólnej. Zwiększenie wydatków na zakup podlasków dla mieszkańców gminy o kwotę 1100 zł, również rezerwy ogólnej. Na opłaty sądowe dotyczące regulowania stanu prawnego działek zabezpieczono kwotę 200 zł. Na energię elektryczną w obiektach na terenie gminy przeniesiono kwotę 1500 zł. Na wysokość dyrektorów szkół oraz pracowników pomocy społecznej dokonano przesunięcia środków i ich planach finansowych w ramach posiadanych środków celem zabezpieczenia utrzymania jednostek. Część druga sprawy dotyczące relacji zadań inwestycyjnych. Zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łódzieniowie. Zlecono realizację inwestycji pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości w gminie ulicy Żeglanej i Skrajnej. Zlecono realizację inwestycji pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Liżyn i Łytyniów w kierunku Brześcia. Zlecono realizację inwestycji pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości w rejonie ulicy Kantyków w kierunku ulicy Staszyka. Zlecono realizację inwestycji pod nazwą budowa wodociągu miejscowości Łytyniów, ulica Pieskowa, tak zwana kolejka w zakresie wydanych środków finansowych. Opracowano dokumentację projektową na budowę ośrodka drogowego łączącego miejscowość Nowki i Sorbi. Ustąpiono pozwolenia drogowe. Zlecono naprawę słupa śródmiejskiego drogowego zlokalizowanego w miejscowości Liczyn w rejonie domu mieszkalnych na placu projektatelu. Zlecono realizację inwestycji pod nazwą budowy ośrodka drogowego w miejscowości Dziurów w zakresie udziału środków finansowych. Zresztą realizacji inwestycji pod nazwą budowa ścieżki drogowej do miejscowości Sobórka w kierunku Kalinka w zakresie posiadania środków finansowych. Wykonano remonty gminy hydrologicznej do terenu kamiennym gminy Zawąska, ulica Skrajna, Żydlana, potrzebny odcinek gospod Połudowowy, przejście do nr 34 na Stary Dobku, gminy Zbórki, Noczków i miejscowości Sobórka. Wykonano w ramach Funduszu Studenckiego remont skrzyżowania Nowka. Drożdżu 40 włożenie korytek, pasków piętnych włożenie do na żurami w ekonomii oraz montaż urządzeń siłowni na powierzchni miejscowości Nowka. Karczące wykonane oświaty. Bieżący rok szkolny od 20 października klasy od klasy 4 w górę od 9 uchwała klasy 1-3 rozpoczęły na autentarną. Szkolenia zajęcia prowadzone są tylko dla dzieci do działu szkolnych. Dyrektorzy zobligowani zostali przez kuratora do co tygodniowego składania dotyczących absencji nauczycieli uczniów. Z okazji dnia edukacji narodowej przyznane zostało na drodze wójta gminy. Przyznano je 6 nauczycielom. Przekazano do szkół i przedszkoli otrzymane w starostwie powiatowym środki
ochrony między przywódcy kombinezowej maski ochrony. Na bieżąco prowadzę współpracę wprowadzania danych ze systemem informacji światowej. Część czwarta zarządzenia wójtem gminy. W okresie sprawozdawczym wydano następujące zarządzenia. W sprawie wprowadzenia zmian w użycie gminy na rok 2028 zarządzeń. W sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 57/2020 wójta gminy 7 stycznia 2020 w sprawie planu finansowego na rok 2020 dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy Bliżnienie 8 zarządzeń. W sprawie przyjęcia regulaminu konkursu ofertowego dla nowej instytucji finansowej do organizacji pracowniczych planów projektowych gminy Bliżnie oraz powołania reprezentacji osób zatrudnionych przez Komisję Konkursową do wprowadzenia Urzędu Gminy Bliżnienie oraz jednostka kolegów gminy Bliżnie pracowniczych planów kapitałowych. W sprawie powołania komisora do spraw dostępności. W sprawie sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy Bliżnienie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny. W sprawie określenia zasad ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany zasad rozwoju gminy Bliżnienie na 2014-2024. W sprawie zasad wykonywania pracy danej w urzędzie gminy Bliżnienie. W sprawie projektu wieloletniej infrastruktury umowy finansowej gminy Bliżnienie na lata 2020-2035. W sprawie budżetu, projektu budżetu gminy Bliżnienie na rok 2021. W sprawie wydania wolnego pracy dla pracowników urzędu gminy Bliżnienie. W sprawie zmiany w zasadach rachunkowości w urzędzie gminy Bliżnienie. Część prawa pracy wójta pomiędzy sesjami. 22 września udział w rozporaniach miejskich w Mroczkowie i Złotykowie. 23 września udział w rozporaniach szkoły w Kucenku w Mrożu i Zorbi. 24 września posiedzenie Rady Społecznej w Szczesce Rozwierzenie oraz udział w rozporaniach miejskich w Skopcie i Jednomorze. 25 września udział w rozporaniach miejskich w Sołecku, Rostku, Brzeście i Wołu. 30 września spotkanie z udziałami rodzicami z Miasta Działu Budżetowego w Szkole Podstawowej w Bliżynie. 5 października udział w spotkaniu integracyjnych seniorów na Okanie Brześciu. 7 października posiedzenie zdalne zarządu jednostki miasta gminy województwa świętokrzyskiego. 8 października listopada gminy Bliżynie wiceprzewodniczący województwa świętokrzyskiego Rafał Nowak. 12 października kontrola zdalna z zakresu zarządzania państwowego w urzędzie gminy Bliżynie. 13 października udział w pierwszej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Kielcach dotycząca prac remontowych w Urzędzie Gminy Bliżnie. 14 października spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Rączku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 15 października podpisanie aktu prawnego dotyczącego sprzedaży działki gminowej. 26 października pasowanie na uczniach klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Rączkowie. 26 października pasowanie na uczniach klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Rączku. 29 października dobrze czynności rozwoju oczyszczania w Gminie. 3 listopada negocjacje z PKP dotyczące stałych zajęć i nieruchomości po budowie sieci kanalizacyjnej oraz pasowanie na ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej w Bliżynie. 6 listopada nadzwyczajna sesja Gminy Bliżnie. 10 listopada posiedzenie zarządu związku gminnego planowanej przestrzennej w Kielcach. 11 listopada udział w uczestnictwach gminy w okazji co drugi rok gminy uczestnicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 14 listopada spotkanie z posłem na sali Tomaszem Szymborskim w Radzie Ospełnionym Rączku. 17 listopada przedstawienie gminy ministra do spraw rozwoju samorządu Michała Cieślaka. 20 listopada spotkanie z pracownikami GOPS w Bliżynie z okazji dnia pracownika samorządu socjalnego. 23 listopada uczestnictwo przekazanie karetki pogotowe dla szpitala i powiatowego Straży Kamiennej, który zakup finansowała gmina Bliżnie. 20 listopada posiedzenie Rady Lokalnej wypowiedziała na źródeł w Niszczewicach. Także tutaj informacji o relacji uchwał podjętych przez Radę Gminy na sesji 17 września i 6 listopada. Podjęto 9 uchwał, których relacja przedstawia się następująco. Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 i w sprawie wprowadzenia zmian w prognozie finansowej gminy na 2020-2035 wprowadzono zmiany w planach finansowych, uchwały zostały realizowane. W sprawie udzielenia pomocy finansowej na podstawie podpisanej umowy przekazano kwotę 5 tysięcy przeznaczonej na zakup karetki transportowej dla zespołu opieki zdrowotnej w sprawie wskazów kamiennych. W sprawie wskazania na
przeczona ustawa do kategorii cywilnej. W sprawie zmiany zapisów rozwoju gminy 2014-2024 w związku z utworzeniem miejskiego ośrodka funkcjonalnego gmina Sysa Północ, skład którego szkoda gmina liczby wykonała zmiany strategii poprzez ujęcie dwóch dodatkowych działań. Dodane działania wydane do środków Unii Europejskiej. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie gminy Gostków, nabycie nieruchomości na końcu na podstawie aktu prawnego w miesiącu grudniu. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu posiedzenia sesji. Proszę o zaproszenie gości, chciałbym zabrać głos. Nie widzę, w związku z tym, że stoi. Ktoś chce zabrać głos? Zgadzam się za pośrednictwem Urzędu Gminy do wystąpienia Zarządu Krajowych
Inspekcja Dróg Krajowych. Dana wysokości posesji 166 w kierunku Bilowa, prawa strona, nie ma należytej podbudowy. Według prawideł, którą należy wykonać taką podbudowę, powinna być na podbudowie suchego betonu. Na to zostało po prostu obsypane zwykłym piaskiem i nie osuwa się to w kierunku rowu. Podejrzewam, później nie będzie taka sama sytuacja. Natomiast drugą interpelację również za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy chciałbym zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku o ogrożenie przepustu przy drodze powiatowej bliżej Łukyszu. Tam jest skrzyżowanie z ulicą Zgodą 12, oraz który ten przepust jest zamulony przez piasek i woda w tym momencie zaczyna wpływać na ulicę i kieruje się w kierunku posesji 12. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby złożyć deklarację? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do następnego punktu obrad sesji. Proszę pana wójta o przedstawienie informacji o utrzymaniu czystości porządku w gminie, gospodarce odpadami zamienionej w okres 2020 roku. Szanowni Państwo, ten rok 2020, jak wiecie, dwa pandemiczne wnioski sprawy związane z utratą odpadami. Jeden z głównych punktów sesji to jest temat ceny odpadów komunalnych w najbliższym czasie, jaki nas ewentualnie może czekać. Wiosną, gdy gmina Biżu zgłosiła przetarg już po nowej ustawy, czyli odróżnięcie w czasie tej chwili na podstawie uczałów automatycznych, faktycznie przekazane ilości odpadów mierzonych w tonach. Podnieśliśmy stawkę na 13,50 z tą pracownikiem, 15% pracownika. Wtedy się to wydawało, że to wystarczy, nawet były może takie głosy, że może się to uda coś z tego urwać na następny rok, ewentualnie w perspektywie budżetu. Natomiast sytuacja się zmieniła w taki sposób, że i to miało miejsce we wszystkich gminach, tylko policji świętokrzyskim, które przyszły z tego systemu ryczałtowego, ta liczba odpadów gwałtownie wzrosła. Jak wiecie, deklarowaliśmy, na pewno będzie troszkę pomawiane przy uchwale, ale w tym momencie też trzeba o tym powiedzieć. W tych gminach, gdzie przeszliśmy na system wagowy, ta ilość dramatycznie właśnie wzrosła. Przy czym to jest na pewno wiele, my podejrzewamy tego w uzasadnieniu oficjalnie nie mówimy, natomiast odpady po prostu w tym czasie nie trafiały wszystkich, które powinny trafić do końca na zakładzie odtwarzania. Nie wiem, co się z tym stało, mamy do tego, my możemy nikogo oskarżyć, co się działo z podaniem ze skala całego województwa. Natomiast te założenia finansowe były takie, że jeśli rachunki będą około 65-70 tysięcy miesięcznie, to ten system się zrównoważy. Jak się okazało, już w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu były to rachunki około 100 tysięcy miesięcznie. W tym miesiącu będzie prawdopodobnie razem z wielkimi gabarytami 130 tysięcy. Także już wiemy na dzień dzisiejszy, że gmina musi zdjąć z innych zadań, już właściwie zdjęła kwotę około 300 tysięcy na zabezpieczenie tego systemu, który ma się, jak ustawodawca przewiduje, równoważyć. Także w dalszej części mówimy sprawę wystawy. Natomiast na przykład chciałbym zwrócić uwagę gminie w tym roku w tym temacie na pewno jest jednym pozytywnym aspektem to, że udało się rozpocząć i wreszcie przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej w bliżej kierunku Brześcia od przejazdu kolejowego. Bliżej ulica Fabryczna z terenem Polifarbu oraz te osiedle, które się w tej chwili były w rejonie skrajnie wyplanej, tam w tej chwili też wydaje się rozpoczną pracę, to wartość tych zadań to jest około ponad 3 miliony, także to jest duży wysiłek dla gminy i to w tych właśnie czasach, jakby to wszyscy wiemy, że są trudne. W tej chwili ukończyliśmy rozbudowę oczyszczalni ścieków. Wartość tego wniosła ponad między 2,5 milionów danych, bo to było w trakcie roku się zmieniała ta kwota. Wyszło ponad 2,5 miliona złotych. W tej chwili nasza oczyszczalnia jest możliwa. Może przyjąć docelowo 30 ścieków w całej gminy. Kolejny aspekt to, że co roku, jak Państwo wiecie, kontynuujemy tę akcję zbierania azbestu.
w tym roku ta grupa była jakby może krótsza, ale efekt jest taki sam, czyli do około 50 nieruchomości zostały odebrane na azbest. Będziemy to kontynuować w następnych latach. To, co jeszcze nie weszło w życie, ale wejdzie prawdopodobnie, na pewno w przyszłym roku będzie coś w rodzaju generalizacji kotłów palnych na pewno dla stałe, będzie to obowiązek dostawowy, tak jak będą ankiety wysyłane i mieszkańcy będą deklarować, jakie mają się źródła ciepła w swoich domach. Ogólnie na pewno rok, jeśli chodzi o ochronę środowiska, na to stan czystości, myślę, że się poprawia. Poza tym, że wiadomo, po zimie te tereny przydrożne należy uprzątnąć. To jest naprawdę taką bolączką, ale to jest koniec naszej gminy. Tak naprawdę największym dla nas, jako samorządów, problemem to jest temat rosnących cen odpadów komunalnych. Dziękuję. Proszę pana Krzysztofa Jurka, przewodniczącego Komisji do Spraw Infrastruktury Komunalnej w Ministerstwie Jednolności Wojska o przedstawienie stanowiska komisji. W dyskusji nad informacją o utrzymaniu czystości porządku w gminie, gospodarce odpadami zamienione okres 2020 roku poruszamy temat odpłatności za wywóz śmieci. Problem odbioru odpadów wielkogabarytowych w poniedziałek, konieczności ich przygotowania w niedzielę, co było już zgłaszane przez radnych w roku ubiegłym. Odbiór odpadów z nowo powstałych domów. Problem z odbiorem frakcji stałych oczyszczalni ścieków. Komisja przyjęła informację o utrzymaniu czystości porządku w gminie, gospodarce odpadami za miniony okres 2020 roku. Wynikiem głosowania 3 głosy za, 1 przeciwko, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pana. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, da się zauważyć, że jest totalnie gmina w lasach szczególnie zaśmieciana. I skąd się to bierze, trudno jest określić. Jest dużo opon, jest dużo śmieci, które są wyrzucane. Nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo przez jakie osoby, czy to są osoby prawne, czy to są osoby cywilne. Również da się zauważyć, że w koszach przydrożnych nie widać odpady typowo gospodarcze. Jadąc sobie rowerem kiedyś po gminie, da się zauważyć, że te kosze są normalnie upchane i widać tam, że takie odpady śmieciowe w tych koszach się znajdują. Czy to też wrzucają osoby z naszej gminy? No też trudno powiedzieć, bo może to zrobić osoba, która kieruje samochodem po mieście dzieci. Trudno określić, ale to też generuje, prawda, budżet naszej gminy, bo to trzeba wszystko uprzątnąć i osoba, firma, która oczyszcza te kosze, no niestety musi to uczynić. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panu. Jeszcze wypowiedzę prezydenta Udaskiego, bo zgadzam się z tym ostatnim punktem, że nie wiem, dlaczego te śmieci się znajdują w tych koszach. To jest dla mnie liczne. Myślę, że w większości są to nasi mieszkańcy, bo myślę, że ktoś specjalnie przyjeżdżał, by to odrzucał. Co do dzikich wysypisk, to też jest zadanie gminy, które powinno być z tych środków, które zbieramy od mieszkańców, realizowane. Od kilku lat z uwagi na to, że ten system się nie równoważył, to znaczy gmina nie miała możliwości zlecić tego, po prostu już na to nie było stać. Znamy te miejsca, część była odbierana, składana miejsc, kilka osób się udało przyłapać poprzez taki sposób, że były tam faktury na przykład z danymi osobowymi, także takie osoby zostały zidentyfikowane. Co jeszcze nie dodałem w tej informacji, jak to wykażę w informacji, to co nas boli, że ustawa założyła obowiązek dwukrotnego odbierania śmieci i odpadów w tych miesiącach jakby wiosenno-letnich, czyli od kwietnia do października. Na terenach wiejskich wiemy, że jest to zbytek niepotrzebne, to jest, mamy takie sygnały i od mieszkańców i od radnych, to są i sam się z tym zgadzam, bo chyba raz tylko oddałem w tym drugim terminie odpady komunalne. To pogarsza system i w tym roku też odczuliśmy, bo być może to te opony się tam właśnie z tego powodu wzięły, że szok nie odbierał wielkich gabarytów u nas, z racji tego, że zostały
podejmować wielkich gabarytów. Z racji tego, że limit został wyczerpany, jaki to składowisko miało przyznane przez marszałka, jeśli by oni wystąpili o jego zwiększenie, to automatycznie wynieśliby wyższą opłatę, dlatego Koński nie podjęły tego tematu. Dlatego też przyczyną tej zbiórki październikowej jest to, że były prawie nie więcej niż wiosną, także wiosną było całe 30 ton, a teraz było prawie 60. Także ludzie na szczęście przytrzymali, i tam rzeczywiście po prostu nie się wpiliła i mogła rzeczywiście. Także jeśli są takie miejsca zidentyfikowane, to musimy zgłaszać, gdzie takie miejsca są. I oczywiście dziękuję. Przepraszam, że dyrektora się identyfikuje z tym wyjaśnieniem pana Wójta, czy jest potrzeba dwukrotnie zbierać odpady komunalne. No, tak on powiedział, nie od nas to zależy. Generuje to dodatkowe koszta. No i to jest właśnie efekt między innymi tych potem podwyżek i innych rzeczy, między innymi. Dobrze, dziękuję. Kto z państwa by chciał jeszcze zadać głos? Proszę bardzo. Chciałam jeszcze zapytać o informacji o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Mamy tutaj wzmiankę o eksploatacji zalewu Bliżynie. Miesięczny koszt stanowi 3936 zł. No, w skali roku daje nam to około 48 tysięcy. I chciałam zapytać, czy te czynności, zakładam, porządkowe przy zalewie są prowadzone co miesiąc? Jeśli tak, to coś na nie składa. Dziękuję. Gmina to zadanie realizuje od początku budowania zalewu. Odbywa się poprzez przerwy dotyczy targowej. Do tej pory startowało to dwóch wykonawców w zależności od tego, która liczną cenę będę wygrywał. Zadanie polega na tym, że jak są dwie części tego zadania. Jedno to jest obsługa jazdu, czyli to jest ta sprawa jakby techniczna, która trzeba mieć uprawnienia odpowiednie do tego typu obiektów budowlanych. No to jest jeden z ważnych tego zadania, to jest koszenie terenu wokół zbiornika. W tym roku było 5 takich koszeń. Oraz sprzątanie sezonie plaży i terenu wokół zbiornika. To są sprawowe. To jest taka kwota właśnie. Czy ktoś z wami chciałby jeszcze dodać głos? Proszę bardzo. A panie wójcie, a czy w okresie teraz zimą, to jest też ktoś, kto utrzymuje, to się to zostaje po prostu sobie tak na spokojnie przez ten okres, załóżmy listopad, luty, grudzień, luty? Utrudnione są na pewno wszystkie kosze na śmieci, zbieramy to, co ludzie porzucą poza koszami. I plus obsługa jazdy. Jazda ma książkę obsługi. Co miesiąc wykonywamy przeglądy tego obiektu i wpisywamy sobie wypisy do książki. Wiadomo, że dynamika tego okresie zasadniczo jest najwyższa, natomiast jest kwota rozbita na 12 lat. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Może mówię do radnych. Czy coś w tym temacie? Proszę, tego pytania. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem zgłosić taki problem, bo po prostu z tymi odpadami komunalnymi, tak jak wypowiadałem, jest tylko dwa razy w miesiącu. Czy nie można składać jakichś petycji do Sejmu, czy żeby po prostu to zmienić na terenach wiejskich, to po prostu jest niepotrzebne, bo oddaje się po pół, albo w ogóle nie oddają w danym miesiącu i to jest niepotrzebne. Po drugie, to jest taka sprawa, czyli można jakiejś niższej opłaty dla osób starszych. Bo po prostu osoba starsza, jeśli jest jedna osoba, ona nie wiem, czy nawet pełny pojemnik oddaje na kwartę. A płaci. To jest po prostu niesprawiedliwe do tych osób starszych. Ja bym proponował, żeby po prostu po 65 roku życia dostali jakiś zniżki, albo po prostu inną ustawę. Bo po prostu to jest niesprawiedliwe. Panie Sobosie, ja może będę słowo, żeby
może nie ładnie to pan wypadza, ale już na poprzedniej sesji, na poprzednim roku był problem właśnie tych podatków odnośnie, przepraszam pan za śmieci, mówimy tak w cudzysłowie. I przecież materiały pan sołtys dostaje na każdą sesję, pan powinien też między innymi wiedzieć, jakie są zasady odbioru i opłat za śmieci. I pan wie, że no, nie ma takiej możliwości, żeby dzwonić osoby po 65 roku życia. Ja może wezmę słowo, to sobie to pan wuj powinien ustosunkować się do tego. Ale proszę, niech pan dokończy. To ja mam tylko tyle. Pan wójt? No ja zupełnie nie mam chodzi przewodniczącego o fakt, iż nasza gmina próbowała poprzednio tak ulgi wprowadzić w tym systemie kulturalnym. Był zapis i on funkcjonował przez bodajże 6 czy 7 lat, że osoby, to chodziło właśnie o wielodzietne rodziny, gdzie były powyżej 4 osoby mieszkały w jednym domu. Mieliśmy zapis jako jeden z nielicznych w Polsce, żeby do, była taka wulka dla gospodarstw, liczą ponad 4 osoby, czyli 5, 6, 7, 8 były takie rodziny, już za to sobie nie płaciły. To była duża ulga na pewno dla tych rodzin. Natomiast jak wiecie, w ubiegłym roku ta ustawa została przez prokuratora rejonowego wskazu zaskarżona do sądu. Sąd zamknął ten zapis do tej ulgi i w tej nowej uchwale już odnośnie nie mogliśmy zaproponować takiej ulgi. Natomiast nie możemy dzielić mieszkańców w sensie, że każdy wypłacił, czy jakiś gruby wypłacił inne stawki. Ustawa przewiduje chyba bodajże w tej chwili 3 metody, czyli od osoby, od powierzchni mieszkalnej i od życia roku. System od osoby jest najbardziej chyba pewny naszej, myślę, że lepszego sposobu się nie znajdzie. Ja może wolę uzupełnienia jeszcze do tego momentu, jeszcze tego właśnie opłat. Jak Państwo wiecie, radni też wyszli, tak jak Pan mi powiedział, z inicjatywą, aby zwolnić te osoby wielodzietne, czyli bądź rodziny, które mają więcej jak 5 osób, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, bo tak było ogólnie powiedziane. I ten projekt uchwały, który był podjęty, tak jak Pan mówi, został zaskarżony, że jest niezgodny z ustawą. W związku z tym musieliśmy wrócić do tej sytuacji, co w tej chwili obecnie jest. I pomimo naszej inicjatywy ze strony radnych czy wójta, no musieliśmy jako radni wrócić do uzupełnienia i podjęcia nowej uchwały z uwagi na to, że pan prokurator zaskarżył tą poprzednią. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Monika. Przetarg już miała jesienią 2018.
Ten przetarg miał odbywać w roku 2019 i 2020. Jeżeli sytuacja, która miała miejsce od 1 stycznia tego roku, czyli bardzo wysokie podniesienie stawek za tonę na stanowisku w końskim, to my bylibyśmy na ryczałcie do końca 2020 roku. I stawka 6,50, która była wtedy jakby podstawową stawką, była ustalona, to by dzisiaj obowiązywała. Wtedy wszystkie koszty systemu, które płaciliśmy za wywóz, łącznie z gabarytami i z obsługą szoku, wynosiło około 29 tysięcy. Także zwróćcie uwagę, jaka jest różnica. W tej chwili 100, czyli 3 stopnie więcej płacimy rachunki miesięcznie. Ustawa się zmieniła w zeszłym roku, w 2019 jesienią. I wszystkie przetargi, które się odbyły do tamtego okresu, mogły obowiązywać na zasadzie rozliczenia ryczałtowego. Wszystkie nowe przetargi po tej dacie mogą być ogłaszane tylko poprzez odbiór tonażowy. Dobrą stroną tego systemu jest to, że te śmieci rzeczywiście trafiają teraz na zakład przetwarzania do Końskich w naszym przypadku. Natomiast jak wiecie, Końskie, nie wiem o tym, jest najdroższym zakładem województwa. Jeśli te śmieci najdroższe, czyli zmieszane, kosztują 1050 netto za tonę, to jest kwota po przetargu, a 560 na składowisku, to łatwo powiedzieć, że drugi tyle wykonawca nie zarabia, ale drugi tyle z tego systemu ma na koszty własne i standardowe. Dlatego teraz wykonawcy nie opłaca się wywozić tego do dziwnych zakładów prywatnych, gdzieś na przykład w Fałkowie były takie znane miejsce, gdzie się paliło przynajmniej raz w miesiącu w ostatnich miesiącach. Teraz te śmieci tak trafiają do Końska i wszystkie gminy, które zanotowały, które rozpoczęły odbiór w nowym systemie, notowały drastyczny przyrost. Pierwszą jakby ofiarą tej naszej powieści to był Superdniu, który od 1 stycznia tego roku już szedł w rytm opłaty tonażowe. I jak pamiętacie, tam była stawka 16 zł, na komisję to tłumaczyłem, ale jest to pewnie ludzi, to jeszcze to powtórzę. I te środki skończyły się w maju. Stąd podnieśli stawkę bodajże w lipcu czy sierpniu na 36 zł. To nam się wydaje, nam się wtedy wydało kosmiczne, wtedy u nas było jeszcze 6,50, znaczy 13,50, czyli 3 razy tyle prawie. I tutaj tak naprawdę to ustawodawca prawdopodobnie nie określił stawki maksymalnej. Nie ma takiego zapisu, czy takie, już, ja tego myślę, że tego temat dokładnie nie jest zrozumiały, czy ta stawka maksymalna jest. Natomiast chyba nie ma nigdzie wyższej stawki niż ta kwota. Także my już w tej chwili nie możemy ani żadna gmina, która kończy się umowa, ogłosić przetargu na zasadach ryczałtowych. Dziękuję. Czy ktoś z nami jeszcze chciał powiedzieć? Nie widzę, w związku z tym przystępuję do głosowania do przyjęcia informacji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie informacji o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gospodarce odpadami za miniony okres 2020 roku, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Ktoś się wstrzymał? Ktoś był przeciw? Informuję, że za przyjęcie informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciw 1, wstrzymujących głosów nie było. Przechodzę do następnego punktu obrad sesji. Proszę panią Beatę Poznań. Zgłaszam wniosek o odstąpienie od czytania uzasadnień załączników do projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem mojego wniosku, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Czy ktoś się wstrzymał?
Ktoś był przeciw? Za przyjęciem tego wniosku głosowało 14 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymujących głosów nie było. Przechodzimy do tego następnego punktu. Proszę pana Beatę o zastąpienie gminy. Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian wieloletnich prognoz finansowych gminy na lata 2020-2035. Projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stałych podatków od środków transportu.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 poproszę ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych uchwala się z następnego. Paragraf pierwszy. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych. Punkt pierwszy. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8, punkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Podpunkt A. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500 zł. Podpunkt B. Powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie 650 zł. Podpunkt C. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 920 zł. Punkt 2. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8, punkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Od ciągników siodłowych i balastowych, w których mowa w artykule 8 punkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 916 zł. Punkt 4. Od ciągników siodłowych i balastowych, w których mowa w artykule 8 punkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 5. Od przyczep i naczep, o których mowa w artykule 8 punkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 320 zł. Punkt 6. Od przyczep i naczep, o których mowa w artykule 8 punkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 7. Od autobusów, o których mowa w artykule 8, punkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy. Podpunkt A. Mniejsze niż 22 miejsca 900 zł. Podpunkt B. Równe lub wyższe niż 22 miejsca 1900 zł. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 18/324/2016 Rady Gminy Wierzyń z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i uchwała nr 19/139/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 18/124/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wierzyń. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Informuję, że Komisja Rady pozytywnie zaopiniuje tej uchwały. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny. Uzupełniając to wszystko, warto powiedzieć, że jest takich aut, które właśnie będą podwyższone stawki podatkowe 50 do terenu gminy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto się wstrzymał, kto był przeciw? Informuję, że za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymujących głosów 2. Proszę panią Beatę Ozak. Środków transportowych. Proszę o wstanie
Na głosowanie gminne, czyli ten też tam w kolejności Rady Rady Sądu Burza. Dorota Cyprowska. Za. Nowrowski Józef. Za. Grekiel Wiesław. Za. Gruszczyńska Monika. Za. Jurek Krzysztof. Za. Przedkowski Jacek. Za. Mostalec Szymon. Za. Młodacki Sławomir. Za. Orczyk Krzysztof. Za. Smączyńska Aneta. Jestem przeciw. Superman Kendometa. Za. Wróbel Grzegorz. Jestem za. Zet Małgorzata. Informuję, że uchwała została podjęta. Głosów wstrzymujących 2, głosów przeciw 1 i głosów za 11. Tak? Nie, panie przewodniczący. 11. Uchwała została podjęta. Przechodzę do następnego punktu. Proszę pana sekretarza gminy o czytanie projektu uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek tej opłaty. Panie przewodniczący, panie panowie radni, panie burmistrzu, szanowni państwo, projekt uchwały o zmianie w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek tej opłaty. Ustawę prawną paragraf pierwszy, punkt pierwszy określa się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tej gminy. Opłata, o której mowa w ustępie pierwszym, stanowi dalszą liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w właściwie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Paragraf drugi. Właściciel nieruchomości określony źle mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość w deklaracji składanej do urzędu gminy. Wzór deklaracji termin złożenia określa odrębna uchwała. Paragraf 3 ustęp 1 ustala się stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, a określone regulaminem utrzymane czystości porządku na terenie gminy bliżej. Ten drugi określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ustęp trzeci ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Paragraf 4. Wykonanie uchwały wydarzy się w Grudowie Gminy Biżyn. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 16/120/2020 Rady Gminy Biżyn z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 2 kwietnia 2020 roku, pozycja 1466. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Informuję, że Komisja Rady przyjęła projekt uchwały wynikiem głosowania. Komisja Oświaty i Kultury Spraw Społecznych i Socjalnych. 1 głos za, 2 wstrzymujące się. Komisja do spraw infrastruktury komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska. 3 głosy za, 2 wstrzymujące się. Komisja budżetowa finansowa, rozwoju gospodarczego i gospodarki gminy. 4 głosy za, 1 wstrzymujący się. Kto z państwa radnych chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna. Panie przewodniczący, panie wójcie, państwo radni, szanowni państwo, zaproszeni goście. Po zmianie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami po raz kolejny przychodzi nam się zmierzyć z podniesieniem stawek z tytułu oddawania tych odpadów. Na komisjach bardzo dużo rozmawialiśmy na ten temat. Pracownicy tutaj z panem wójtem wyjaśniali, dlaczego te stawki po raz kolejny przychodzi nam podnosić. Tylko po przemyśleniach
odpadów, bo z przeprowadzonej kontroli przez pracowników w gminie wiemy, że zdarzają się posesje, gdzie te odpady nie są segregowane odpowiednio. Trafiają do wspólnego pojemnika czy do wspólnego worka, a tym samym firma, która te odpady odbiera, musi je odpowiednio zaliczyć do odpadów niesegregowanych, które z kolei są przyjmowane w końskich według wyższych stawek. Pan wójt, udzielając odpowiedzi na moje pytania na posiedzeniu komisji, wskazał, że przy poprzednim systemie, kiedy jeszcze mieliśmy ten inny system naliczania opłat, gdzie stosowaliśmy ulgę w przypadku wyrodzin wieloosobowych, ze złożonych wówczas deklaracji wynikało, że około 10% osób nie segregowało tych odpadów. Ponosiło stawkę zwiększoną z tytułu oddawania odpadów. W chwili obecnej, jak Państwo wiecie, w deklaracji dotyczącej odpadów widnieją kwoty za odpady oddawane w sposób selektywny, z kompostownikiem lub bez kompostownika. Nie ma pozycji, gdzie mieszkaniec, który tych odpadów nie chce segregować, wskazałby, że z tego tytułu będzie ponosił wyższą opłatę. Wiemy również z wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy, że aby na mieszkańca taką wyższą opłatę nałożyć, wymaga to dużego zaangażowania ze strony osób, które nadzorują tą gospodarkę odpadami i trzeba to robić w sposób systematyczny i w sposób systematyczny takiego mieszkańca do ponoszenia wyższych opłat pociągać. Dlatego myślę, że na przyszłość powinniśmy jeszcze zwrócić większą uwagę na ten aspekt, żeby ta akcja informacyjna na temat segregowania odpadów była bardziej wzmożona, żeby docierała do wszystkich i żeby każdy mieszkaniec poczuwał się do odpowiedzialności, że musimy podchodzić do segregowania odpadów w sposób sumienny, w sposób uczciwy, bo niestety te stawki, jak widzimy, rozkładają się na wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciał zabrać? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, ja ze swojej strony chciałbym podziękować naszym mieszkańcom, bo na Komisję Oświaty Pani Skarbnik przekazała, iż na plan 742 tysiące złotych z tytułu opłaty za śmieci mamy bardzo dobrą ściągalność tych opłat. Dlatego też nasi mieszkańcy patrzą na to chyba bardzo rozumiale i dlatego płacą za te nasze podatki. Nasze należy zauważyć, że naszych mieszkańców na wysokim jest 8045, natomiast w deklaracji jest około 6000, jak pan sekretarz zwrócił uwagę, czy więcej, będę się. Znaczy nie, ale zgadza się, tak. Tak, więc teraz można by zauważyć, że gdzieś te 2000, gdyby tak chciał się zmierzyć z taką poprawnością, gdzieś się mija z celem, czy to na przykład się wiąże z tym, że część mieszkańców załóżmy wyjechała, czy część jest zameldowana, a nie mieszka. Czy w deklaracjach jest to możliwe do sprawdzenia załóżmy składanych przez naszych mieszkańców? Dziękuję. Ja może krótko szybko powiem. Oczywiście mieszkańców przypisanych do naszej gminy jest niecałe trochę ponad 8 tysięcy, natomiast w deklaracji jest te 2 tysiące różnicy. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że część mieszkańców wyjeżdża do pracy poza gminę Bliżyn oraz są to osoby, które studiują. Na dzień dzisiejszy też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta liczba 8 tysięcy z groszami to jest taką liczbą wiarygodną, ponieważ został zniesiony obowiązek ratunkowy. I to są osoby, które pozostały, choć zmieniają ratunki tylko i wyłącznie ze względu na fakt jakby osobistej chęci, bo nie ma takiego przymusu. Musimy bazować na tej liczbie 6 tysięcy około deklaracji, tych 6 tysięcy mieszkańców złożonych w deklaracjach śmieciowych i to jest jakby podstawą do wyliczeń. Natomiast trudno jest zweryfikować dzisiaj, czy jest to liczba do końca wiarygodna, ponieważ nie mamy narzędzi kontrolnych, nie możemy przeprowadzać kontroli w domach i trudno jest, no jak możemy sobie to wyobrazić, że pracownicy poszli do danego pod dany adres i sprawdzają, ile aktualnie przybywa osób w domu. Jest to nieweryfikowane zupełnie. Poza tym nie mamy takich możliwości prawnych, żeby tego typu wizji lokalnej
nie najniższa, ale też nie była ostatnią wysoką i dokonywaliśmy tych kontroli segregacji wyrywkowo. Natomiast od stycznia będziemy systematycznie prowadzili kontrolę na terenie całej gminy, dlatego że stawki na poziomie 23 zł podstawowej i tej podwyższonej za niesegregowanie na 46 zł przy 4-osobowej rodzinie, no to daje 180 zł miesięcznie. Musimy mieć tylko świadomość, że cały czas będzie się to odbywać na podstawie decyzji administracyjnych. Zatem każdorazowy stwierdzony przypadek niesegregowania śmieci, celowe niesegregowanie, bo jeżeli ktoś przez przypadek gdzieś wrzuci nie do tego worka, ale generalnie stara się tą segregację prowadzić, no, myślę, że nie powinno być podstawą do szczęśliwego postępowania. Ale jeżeli rzeczywiście będziemy stwierdzać, że w danym domu nie są segregowane śmieci w żaden sposób, będziemy te procedury administracyjne wszczynać. Natomiast będzie się to wiązało z dodatkowym obłożeniem dość dużą pracą pracownika, który się do tej pory zajmuje gospodarką śmieciową w gminie. Apelujemy do mieszkańców, żeby jednak starali się tą segregację prowadzić. Co do akcji informacyjnych, od jakiegoś czasu systematycznie takie informacje przede wszystkim w naszych informatorach gminnych umieszczamy. Jak należy segregować, wypuściliśmy również harmonogram. Jeżeli chodzi o odbiór odpadów, na drugiej stronie tego harmonogramu te informacje się znajdują. Czasami przy kojami do rozdrówki się mogą wrócić i zobaczyć, jak to jest tam opisane. Wszystko myślę, że jest na tyle dokładnie i przejrzyście, że nie powinno być z tym większych problemów. Więcej trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, tym bardziej, że na terenie gminy przez ostatni okres czasu w zasadzie nie ma żadnych spotkań. Co do takich spotkań przy okazji zebrań sołeckich, również te informacje były przekazywane, aby starali się mieszkańcy ten obowiązek wypełniać sumiennie i rzetelnie. Wszelkie wytyczne do tego, aby właściwie prowadzić segregację, są znane. Reszta już jest tylko i wyłącznie w rękach mieszkańców. Myślę, że też radni tutaj i sołtysi mają co do tego na pewno jakieś narzędzia, aby mieszkańców pouczać czy przypominać, że taki obowiązek istnieje. Dziękuję. Czyli bloki i osoby, które nie wrócił po podstawników. Około 90% mieszkańców będzie wnosił w stawkę 21 zł. Ale tutaj też w kwestii edukacji, no to te kompostowniki rzeczywiście bardzo dużo dają, bo te wszystkie odpady zielone, one bardzo są ciężkie. Ale teraz zauważymy po końcu tego roku właściwie tą sytuację, że coraz więcej ludzi oddaje trawę na terenach miejskich i ostatnio nawet założyły liście. No owszem, to jest dopuszczalne, bo prawo przewiduje system, natomiast tak naprawdę przez takie działania to sobie podnosimy koszty tego systemu. Także mam nadzieję, że to są wyjątkowe sytuacje i też jako sąsiedzi zwracamy na to uwagę, bo to jest naprawdę wydawanie pieniędzy pod. Proszę bardzo, pan radny. Prosimy jeszcze pana sekretarza o wyjaśnienie naszym mieszkańcom, czym skutkowałoby niepodjęcie tej uchwały. Jaka to by były skutki dla gminy, dla naszego urzędu? Szanowni Państwo, tak naprawdę ustawa narzuca na nas obowiązek dostosowania systemu zbierania odpadów, odbierania odpadów od mieszkańców, do bilansowania się tego systemu. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że ten system nie będzie się bilansował. Tylko że nie możemy tego zrobić z tego powodu, bo w ciągu roku są różne, mogą się zdarzyć rzeczy. Chociażby samo to, że bazowaliśmy na danych za tak naprawdę 7 miesięcy roku, nie mając jeszcze sprawozdania z listopada, bo listopad dopiero się kończy. Ale na przykład szacowaliśmy ilość gabarytów, które będą zebrane w drugim rzucie. I o ile w pierwszej zbiórce gabarytów w miesiącu kwietniu zebranych zostało 28,6 tony i zebranych zostało 7,3 tony opon, to w drugim rzucie mamy 52 tony ponad.
i opon 9,2 tony. Więc zobaczmy, no, tak naprawdę trudno jest pewne wielkości przewidzieć. Założyliśmy też 10% wzrost tych odpadów w następnych latach, bo to pokazywały statystyki z lat poprzednich. Mimo innego systemu odbioru odpadów, jednak te wartości rosną 10% systematycznie rok do roku. Z pozycji finansowej nie podjęcie takiej uchwały to jest obarczenie gminy kwotą dopłaty rzędu 2 000 000 zł w ciągu roku. I dzisiaj nie podjęliście Państwo uchwały o podnoszeniu, o podniesieniu stawek podatkowych. Te 500 000 zabrakło w budżecie i mogłoby mieć bardzo istotny wpływ na zarówno kondycję finansową, regulowanie bieżących płatności, ale przede wszystkim obciążenie zostało tak naprawdę wszystkie inwestycje i te ramy największe na tym gminy. Nie możemy natomiast doprowadzić do sytuacji, gdy ten system się nie finansuje, dlatego że nie byłoby to zgodne z ustawą. I taka ustawa mogłaby podlegać. Nie podjęcie tej uchwały, ta decyzja o niepodjęciu uchwały powodowałaby, mogłaby spowodować zaskarżenie jej legalności. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radna. Proszę zobaczyć też, jak macie Państwo to w swoich materiałach.
że to nie jest jednolita zbiórka miesiąc do miesiąca. Są miesiące, które wydawało się, że powinny być mniejsze ilości, chociażby miesiąc lipiec i sierpień. To są to miesiące wakacyjne. A tu się okazuje, że tych sieci jest więcej. W miesiącu kwietniu czy w miesiącu maju, kwiecień to w ogóle był na trochę innych trudnych zasadach, ale w miesiącu maju mieliśmy założyć 57 ton zmieszanych, w miesiącu czerwcu mieliśmy 59, to jest tego przyjęcia, ale w miesiącu lipcu już było 66, w miesiącu sierpniu 66, w miesiącu wrześniu było 62, a w październiku było 60. Listopad prawdopodobnie zamknie się mniej więcej pod tym samym poziomem, na tyle, na ile dzisiaj już wiemy. Różnica 20 ton śmieci wielkogabarytowych, które były odebrane teraz na zbiórce rolników, to jest 25 tysięcy złotych. Więc staraliśmy się jak najbardziej dopasować ten system do tych wartości, które na dzisiaj mogliśmy wyliczyć, uśrednione wartości, ale za bardzo krótki okres, bo to jest 7 miesięcy, które wyłącza. Te wyliczenia też nie zakładały jakby w 100% finansowania się. Ja o tym też mówiłem na komisji. Natomiast przyjęliśmy wartości stawki tej obniżonej 21 zł, ponieważ musielibyśmy znowu podnosić to. Była też mowa dzisiaj, Państwo podnosiliście kwestię cichych wysypisk. No, za oponę musimy zapłacić, za każdą zbiórkę musimy odpłacić. Nie mamy również możliwości żadnych siły środków ludzkich czy transportowych, żeby taką zbiórkę bezpośrednio przeprowadzić. Musimy to też zlecać firmie, żeby pojechała i posprzątała te śmieci. Tutaj raz z tego co pamiętam, pan wiceprzewodniczący Radosław Sako zbierał. To są takie, no ale gmina musiała zapłacić za odbiór tych śmieci. Też mamy sytuację taką, że te śmieci zbierane są z przystanku, to o czym też dzisiaj była mowa. Nie wiem, czy to są śmieci z terenu naszej gminy, czy nie, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale to też włącza się do całego planu śmieciowego. Wierzę w to, że te stawki, które się ustalamy, powinny jak najbliżej zbilansować system. Ale nie zakładałbym tu chore optymistycznie, że będą nadwyżki finansowe, raczej myślę, że powinien pojawić się lekki niedobór finansowy. Ale nie będzie to na pewno na poziomie głównym. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? No, proszę bardzo. Szymon, jedno pytanie do pana sekretarza. Wiem, że nie jest rejonizacja odbioru tych śmieci, na przykład my odstawiamy do końskich. A czy Państwo robili jakąś symulację na przykład do innego miejsca odbioru tych śmieci to odstawiać? Czy załóżmy robi to sam, że tak powiem, firma, która odstawia te śmieci odbiera? Czy firma odstawia te śmieci, ona wyjeżdża z tymi śmieciami do najbliższego wysypiska, czyli do końskich. To też wynika z tego, że jeżeli tych śmieci zbieranych jest są duże ilości, odległość do końskich to jest około 40 km. Najbliższe kolejne wysypisko to jest Ostrowiec i ta odległość jest zdecydowanie większa. To również zaburzało logistykę odbioru tych śmieci, ponieważ byłyby dość długie przerwy, które musiałaby firma poświęcać na transport. Firma odstawia to do końskich, bo jest to oczywiście bliżej, natomiast nie zmienia to faktu, że my nie bazujemy na cenach śmieci na jednym czy na drugim RIPOK-u, tylko bazujemy na cenie, która wynika z przetargu. I to firma oceniła, do którego wysypiska będzie bliżej i dała nam cenę 1050 załóżmy do zmieszania. Więc my nie możemy zmusić firmy do tego, żeby woziła gdzie indziej, bo jest taniej, bo my nie przeliczamy tych śmieci po kosztach odbioru na wysypisku, tylko po tym, ile płacimy w innym przetargu. Więc nie mamy możliwości na wszystkich. Chciałem panu prosić o pełnić, ponieważ to, co było mówione przy okazji sprawozdania z organizatorami sytuacji osób w środowisku w gminie, to sytuacja się zmieniła dziś półtora roku temu, bo kiedyś była realizacja, był obowiązek dostarczania dla Wysokiego i
i Koneckiego do swojej spraw Koneckiej. Natomiast kilka półtora roku temu zostało to zniesione. Natomiast nadal ta relacja jest, ponieważ inne wysypiska nie przyjmują śmieci spoza swoich obszarów. To się wiąże, na przykład nasze śmieci z powiatu skarbskiego w całości wszystkich gmin trafiają do Końskich, ponieważ ani Ostrowiec, ani Kielce nie wpuszczają strumienia odpadów z innych powiatów. To się wiąże też z tym, że każde środowisko ma swój limit, który się wiąże z odpadami marszałkowskimi. Stąd nie przyjmują wielkich gabarytów ani innych odpadów w sąsiednich wysypiskach. To samo się działo na gminach Wójca, Świętokrzyska Południu, gdzie próbowały gminy śląskie dostarczać do Świętokrzyska, bo tam były niższe opłaty. Natomiast nie, też środowiska nie przyjmują tych odpadów. A jak wiemy, mamy dane z każdego środowiska wojewódzkie, ceny w końcu są najwyższe, jeśli chodzi o tonaż. To jest kwota około 200 zł między Włoszczową, Chojcami, Sandomierza, a Chińskimi. Dziękuję. Ja również dziękuję za wyjaśnienie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ale proszę tylko rzeczowo i konkretnie na ten temat, panie sądzisz. Tylko zapytam. Proszę. Ja chciałem się zapytać tylko w takiej sprawie, jakie są stawki od zakładów pracy, sklepu i czy tak samo zostały zwiększone opłaty za te odpady. I kto finansuje odpady ze szkół, przedszkoli, no i takich instytucji jak straż. Nie ma możliwości, aby system gospodarki odpadami gminne zapewniał obsługę przedsiębiorcom i innym podmiotom. Ci przedsiębiorcy, podmioty gospodarcze, sklepy i innego rodzaju działalności mają obowiązek podpisać umowę na odbiór odpadów z firmami, natomiast gmina o tym nie opiera. Ten system obowiązuje tylko mieszkańców gminy. Natomiast jeśli chodzi o jednostki gminne, no to za OSP płaci gmina, natomiast szkoły mają swoje środki na odbiór. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania na przyjęcie uchwały. Przypominam, że wstajemy i głosujemy. Kto z Państwa i Panów Radnych za przyjęciem uchwały w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po pozostawania wysokości stałej opłaty, proszę o podniesienie zdania i podanie głosu. Proszę. Radosław Popatrz. Dobra, co proszę? Jestem za. Dąbrowski Józef. Jestem za. Grek Wiesław. Ruszczyńska Monika. Jestem za. Jurek Krzysztof. Szepkowski Jacek. Jestem za. Mastalę Szymon. Przeciw. Modaski Sławomir. Orczyk Krzysztof. Jestem za. Smolczyń Saneta. Superlaty nr 2. Świecz, przepraszam, Wróbel Grzegorz. Jestem za. Zedma Pożar. Jestem. Informuję, że za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 głosy wstrzymujące, 1 głos przeciw. Przechodzę do... uchwała została podjęta. Proszę pana sekretarza o czytanie projektu uchwały w sprawie zonodeklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściwie nieruchomości wraz z warunkami trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt uchwały rozwiązuje w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanie przez właścicieli nieruchomości wraz z warunkami trybem ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podstawę prawdopodobnie paragraf pierwszy określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, za których na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, paragraf drugi ustęp pierwszy. Deklaracja pojmowa
środków komunikacji elektronicznej. Ustęp 3. Tworzenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez podanie i wypełnienie edytowalnego interaktywnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ugbizyn.bit.gov.pl oraz przesłanie go elektroniczną platformą usług administracji publicznej EPUAP na adres skrzynki Urzędu Gminy Bliżyn epuap.slash/1cqce4363n2/skrytka. Ustęp 4. Istnieje możliwość wysłania deklaracji za pomocą poczty elektronicznej innej. W tym celu konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 9 września 2016 roku o usługach zaufania oraz weryfikacji elektronicznej. Wypełnioną deklarację w wersji elektronicznej należy wysłać na adres ugbizyn@up.pl po wcześniejszym podpisaniu i posiadaniu podpisu elektronicznym. Paragraf 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć projekt deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Paragraf 4. W celu potwierdzenia danych zawartych deklaracji właściciel nieruchomości na wezwanie Urzędu Gminy zobowiązany jest przedłożyć te 50 dni od momentu otrzymania wezwania wymagań dokumentów. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 16/121/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 marca 2020 roku, w której wzorze deklaracji wysokości opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z warunkami, które jej składanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 2 kwietnia 2020 roku, pozycja 1467, paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Informuję, że Komisja Rady Dziadów nie zaopiniowała tej uchwały. Czy ktoś z Państwa by chciał zadać? Proszę bardzo, Pani. Ja mam tylko takie pytanie czysto organizacyjne, ponieważ może do Pana Sekretarza, czy na pewno ten adres podany przez EPUAP jest właściwy? Bo sama próbowałam w poprzednim okresie złożyć przez EPUAP i uzyskiwałam tą informację, że nie ma takiej możliwości, że gmina mi umożliwiła i tam z tego co pamiętam to 5 osób złożyło takie zapotrzebowanie. Dopiero później rozmawiając z pracownikiem, dowiedziałam się, że należy to zrobić zgłaszając na stronę główną gminy i chyba załączenie przez właśnie ten formularz. I to tak tylko chciałam po prostu nadmienić, że taka sytuacja na nic nie znaczy. Może to już zostało po prostu zgłoszone. Z tego co wiem, to nie zgłaszane były. Na początku były owszem pewne problemy, ale później już tych problemów nie było. Ja jeszcze tylko powtórzę, że zawsze można tę deklarację złożyć w formie podpisanej, to jest jeszcze podpisem również na maila, to jest dużo prostsze niż korzystanie z platformy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zadać? Proszę bardzo. Ja chciałam tylko poprosić Pana Sekretarza, aby w skrócie wskazał, jakie zmiany wprowadzono do druku deklaracji, aby to było dla mieszkańców jasne. Oraz mam pytanie, czy w związku ze zwiększeniem stawki opłaty za wyprowadzone odpadami konieczne jest ponowne złożenie deklaracji? Dziękuję. Odpowiadając na pierwsze pytanie Pani Radnej, różnica polega na tym, że w poprzednim wzorze deklaracji były określone stawki. Natomiast w tej deklaracji te miejsca pozostają puste, należy wtedy wpisać właściwą stawkę. Jeżeli natomiast chodzi o drugą część pytania, nie ma potrzeby. Czy ktoś jeszcze zabrał i chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania na przyjęcie uchwały. Może poczekam.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Składanie przez właścicieli deklaracji o wysokości nieruchomości wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektrycznej. Proszę o głosowanie. Nie wiem, pan Wołka Rosław. Za. Cytowska Dorota. Jestem za. Dąbrowski Józef. Za. Gregor Wesław. Za. Ruszczyńska Monika. Za. Jurek Krzysztof. Wstrzymuję się. Czerkowski za. Jacek za. Mastalerz Szymon. Młodacki Sławomir. Za. Polczyk Krzysztof. Jestem za. Smolczyńska Aneta. Jestem za. Superlatyna Lecha. Świetnie, przepraszam. Ruben Grzegorz. Jestem za. Zerwa Bożena. Informuję, że za przyjęcie uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących 2, głosów przeciw nie było. Przechodzę do następnego punktu. Proszę pana Michała Jędrysa, sekretarza gminy, o czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalania rocznego programu współpracy gminy Wiry z organizacją pozarządową oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Uchwała Rady Gminy Bliżej w sprawie uchwalania rocznego programu współpracy gminy Bliżej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Paragraf pierwszy uchwala się. Roczny program współpracy gminy Bliżej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bliżej. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu Dziennik Urzędowego Wójta Świętokrzyskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Informuję, że Komisja Rady pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Informuję również, że Radzie Gminy przedłożono zostało sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały, z którego wynika, że do wójta gminy nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie na temat projektu uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciał zarządzać? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania na przyjęcie uchwały. Kto z państwa i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Bliżej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021? Proszę, pan Władysław Bułka. Za. Cyprowska Dorota. Jestem za. Dąbrowski Józef. Jestem za. Gregor Wiesław. Ruszczyńska Monika. Za. Jurek Krzysztof. Za. Krzepkowski Jacek. Za. Mastalerz Szymon. Za. Młodacki Sławomir. Za. Ołczyk Krzysztof. Jestem za. Smolczyńska Anita. Jestem za. Superna Nikolata. Grubel Grzegorz. Za. Zepa Gorzata. Jestem za. Informuję, że uchwała została przyjęta. 14 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących nie było. Proszę pana Michała Jędrysa, sekretarza gminy, o czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Uchwała Rady Gminy Bliżej w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Pomijam ustawę prawną. Paragraf pierwszy. Ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa rosnące na terenie leśnym. Punkt pierwszy. Grube drzew, dom przypółkowy, kwersus rogu, wiek około 200 lat, o nazwie Dęby przy Grubicku, zlokalizowany na terenie nazewnictwa Sukernik, leśnictwo dalej, działka numer ewidencyjny 10/1903, obręb płaszcza. Tak. Drzewo numer 1, obwód dnia na wysokości 130 cm, od ziemi 395 cm, wysokość 22 m, współrzędne geograficzne. 51 stopni, 7 minut, 1,23 sekundy szerokości geograficznej północnej, 20 stopni, 40 minut, 19,82 sekundy długości geograficznej wschodniej. Drzewo numer 2,
obwód miała wysokości 130 cm od ziemi 410 cm, wysokość 22 metry, współrzędy geograficzne 51 stopni 7 minut 0,38 setnych sekundy szerokości geograficznej północnej 20 stopni 40 minut 20,69 sekundy długości geograficznej stopni. Podpunkt drugi. Grupę drzew dom przypułkowy Quercus robur wiek około 320 lat o nazwie Dęby na Okolcu. Zlokalizowane na terenie Leśnictwa Sukerniów, Leśnictwo Orłążek, działka numer ewidencyjny 182, obręb w kopcie. Drzewo numer 1, obwód gminiany wysokości 130 cm od ziemi 320 cm, wysokość 23 m, współrzędy geograficzne 51 stopni, 3 minuty, 42,53 sekundy szerokości geograficznej północnej 20 stopni 39 minut 21,85 sekundy długości geograficznej wschodni. Drzewo numer 2. Obwód miał wysokości 130 cm od ziemi 420 cm. Wysokość 27 m. Współrzędy geograficzne 51 stopni 3 minuty 42,77 sekundy szerokości geograficznej północnej 20 stopni 39 minut i 21,29 sekundy długości geograficznej wschodniej. Drzewo numer 3. Obwód miany wysokości 130 cm od ziemi 360 cm. Wysokość 23 m. Współrzędy geograficzne 51 stopni 3 minuty 42,95 sekundy szerokości geograficznej północnej 20 stopni 39 minut 27 sekundy długości geograficznej wschodniej. Drzewo numer 4. Obwód gminiany wysokości 130 cm od ziemi 350 cm. Wysokość 30 m. Służenie geograficzne 51 stopni 3 minuty 43,63 sekundy szerokości geograficznej północnej 20 stopni 39 minut 21,27 sekundy długości geograficznej wschodu. W tym miejscu proszę o poprawienie, ponieważ nastąpiła omyłka pisarska, ponieważ długość geograficzna nie może być północna, a może być wschodnia lub zachodnia. Zatem proszę przyjąć jako omyłkę pisarską zmiana litery N na E. Podpunkt 3. Motyw europejski Larix decidua, wiek około 190 lat, o nazwie Modrzew Janaczek, Janeczek, zlokalizowanego na terenie Leśnictwa Sukerni, Leśnictwo Świnia Góra, działka numer ewidencyjny 165 po Benikowcie, obwód miana wysokości 130 cm pod ziemi 370 cm, wysokość 37 m, stężone geograficzne 51 stopni, 3 minuty 43,92 sekundy, szerokości geograficznej północnej 20 stopni 41 minut 54,96 sekundy długości geograficznej wschodniej. Modrzew polski, podpunkt 4, Larix kolonika, wiek około 200 lat, na nazwie Modrzew Plater, zlokalizowany na terenie Leśnictwa Skarżysko, Leśnictwo Ciechostowice, działka numer ewidencyjny 133 łamana 1200, obręb Sobótka, obwód w miarę wysokości 130 cm od ziemi 344 cm, wysokość 36 m, służenie geograficzne 51 stopni 8 minut, 53,49 sekundy szerokości geograficznej północnej, 20 stopni 44 minuty 8,7 sekundy długości geograficznej wschodniej. Szczególnym celem ustanowienia pomniku przyrody jest ochrona drzew okazałych rozmiarów oraz zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Paragraf trzeci. Lokalizację poszczególnych pomników przyrody przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się
pierwszy, niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, podpunkt drugi, uszkadzania i zanieczyszczania gleby, podpunkt trzeci, umieszczanie tablic reklamowych, paragraf piąty. Sprawowanie nadzoru nad ochroną podmiotu przyrody powierza się wójtowi gminy Bliżyn. Paragraf szósty, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Informuję, że Komisja Rady Pozytywnica opiniowała projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do głosowania nad przyjęciem uchwały. Łączy z przy uwzględnieniu tej poprawki i sankcji wskazanej przez pana sekretarza. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia pomniku przyrody? Proszę o głosowanie. Bułka, Radosław, Cukraska, Dorota, Dąbrowski, Józef, Gregiel, Wiesław, Gruszczyńska, Monika, Jurek, Krzysztof, Szybkowski, Jacek, za, Mastalerz, Szymon, Modarski, Sławomir, Olczyk, Krzysztof, Smolczyńska, Aneta, Superna, Genowefa, Wróba, Grzegorz, Zedno, Bożena. Informuję, że uchwała została podjęta, 14 głosów za, głosów wstrzymujących nie było, głosów przeciw nie było. Proszę pana Michałowicza, sekretarza gminy, o czytanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów granic aglomeracji Bliżyn. Uchwała Rady Gminy Bliżyn w sprawie wyznaczenia obszarów granic aglomeracji Bliżyn. Przypominam, paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, wyznacza się aglomeracje Bliżyn od zrównoważonej liczby mieszkańców 1982 położoną na terenie gminy Bliżyn z jedną oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Wojtyny. Ustęp drugi, skład aglomeracji Bliżyn wchodzi część miejscowości Bliżyn i Wojtyny. Ustęp trzeci, opis aglomeracji Bliżyn stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Ustęp czwarty, obszar i granica aglomeracji Bliżyn, o której mowa w artykule pierwszym, określa mapa w skali 1 do 10 tysięcy stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf drugi, niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr 3 na 56 na 14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn w Dzienniku Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego z 2015 roku po 91 oraz uchwałą nr 27 na 395 na 16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 na 56 na 14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Bliżyn Dzienniku Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego z 2016 roku pozycja 3218, które tracą moc w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z artykułem 565 ust. 2 ustawy prawo wodne z dnia 30 lipca 2017 roku, dziennik ustaw 2020 na 310 z późniejszymi zmianami. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bliżyn. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Informuję, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn? Proszę o głosowanie. Bułka, Radosław, Cukrowska, Dorota, Dąbrowski, Józef, Gregiel, Wiesław, Gruszczyńska, Monika, Jurek, Krzysztof, Szybkowski, Jacek, za, Mateusz, Szymon, o przepraszam bardzo, Mateusz, Szymon, Młodacki, Sławomir, Olczyk, Krzysztof, Smolczyńska, Aneta, Superna, Genowefa, Wróba, Grzegorz, Zedno, Bożena. Informuję, że za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów wstrzymujących nie było, głosów przeciw nie było. Pana Michała Jędrzysa, sekretarza gminy, o czytanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących gminy gminy Bliżyn, nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz ich użyczenia, wydzierżawienia do wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Gminy Bliżyn w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących gminy
zakresie nabywania, zbywania i obciążania oraz wynagrodzenie rodzinnego na okres dłuższy niż 3 lata, bo ten czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawarte na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest stosowanie nieruchomości. Paragraf 2. Ilekroć uchwala jest mowa o ustęp 1. Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W gminie należy przez to rozumieć gminę bliżej, w 3 Radzie Gminy. Należy przez to rozumieć Radę Gminy bliżej, w 4 Komisji Gminy. Należy przez to rozumieć Wójta Gminy bliżej, w 5 gospodarowanie nieruchomościami. Należy przez to rozumieć nabywanie, zmiany, zbywanie nieruchomości, oddawanie nieruchomości, wykupowanie wieczyste, użytkowanie trwałe zarzut obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, oddawanie ich na imię żadne użyczenia. Paragraf 3. Nieruchomości stanowiące własne gminy bliżej gospodarowanie wójt gminy w oparciu o zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz zasady określone niniejszą uchwałą, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Rozdział 2. Zasady nabywania nieruchomości, paragraf 4. Wójt gminy bliżej może nabywać nieruchomości na rzecz gminy, od osób fizycznych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych osób prawnych wyborców. Punkt 1. Zawarcia umowy sprzedaży pomiarów i nabycia w drodze pierwokupu, punkt 3. Przyjęcia darowizny nieodpłatnego przekazania spadku zapisu lub zamiany. Ustęp 4. Oddania użytkowania wieczyste. Punkt 5. Przejęcia przez gminę nieruchomości za zobowiązania jej dłużników, a w szczególności za zobowiązania podatkowe. Punkt 6. Wywłaszczenie na rzecz gminy bliżej. Punkt 7. Nabywanie prawa własności od Skarbu Państwa w drodze umowy i komunalizacji. Punkt 8. W drodze przetargu rokowań za cenę nieprzekraczającą kwotę określonej na ten cel w uchwale budżetowej. Punkt 9. W drodze darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy, o ile nie są obciążone długami. 10. Innych czynności prawnych. Paragraf 5. Nabywanie nieruchomości dokonuje się w przypadku uzasadnionych interesami gminy, a w szczególności w związku z punkt 1. zamierzeniami i potrzebami inwestycyjnymi gminy, punkt 2. realizacją zadań własnych i zwróconych bądź wynikających z przyjętych planów i strategii rozwoju gminy, punkt 3. realizacją obowiązków gminy wynikających z przepisów szczególnych stanu nieruchomości i ich ponownego podziału. Punkt 4. Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Punkt 5. W celu uregulowania stanów prawnych, w tym uzyskania prawa tytułu prawnego do nieruchomości znajdujących się w posiadaniu gminy przez realizację innych celów publicznych. Paragraf 6. Do nabycia nieruchomości, których cena wynosi ponad 50 tysięcy złotych, wymagana jest zgoda rady gminy. Paragraf 7. Ustęp 1. Warunkiem nabycia nieruchomości jest uprzednie zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy. Ustęp 2. Powierzchnia i cena nieruchomości oferowanej gminie zostaje ustalona w drodze negocjacji prowadzonej przez wójta gminy bliżej do terenu na podstawie przedstawionego operatu szacunkowego nieruchomości opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego lub posiadanego przez gminę operatu szacunkowego nieruchomości podobnej, a w dokumentacji wywłaszczenie nieruchomości podobnej. Ustęp 3. Jeżeli cena nieruchomości podana przez stronę biorącą udział w negocjacjach przekracza cenę ustaloną w operacie szacunkowym nieruchomości opracowaną przez rzeczoznawcę majątkowego lub na podstawie operatu szacunkowego nieruchomości podobnej, a w dokumentacji wywłaszczenia nieruchomości podobnej o więcej niż 20%, nabycie może nastąpić wyłącznie za zgodą rady gminy, przy czym nie dotyczy to sytuacji opisanej w paragrafie 6. Ustęp 4. Jeżeli nieruchomość w zakresie nabycia jest obciążona prawami rzeczowymi, innymi ciężarami lub obowiązkami nabycia własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wymaga uprzednich zgody rady gminy. Ustęp 5. Należność za nabywaną nieruchomość może być płacona jednorazowo lub na tak, który w wysokości terminu płatności jest ustalony w akcie notarialnym. Rozdział 3. Zasady zamiany nieruchomości. Paragraf 8. Ustęp 1. Zamiana nieruchomości jest możliwa w przypadkach regulacji stanów prawnych lub przy nabywaniu nieruchomości na zadanie własne gminy. Ustęp 2. Zamiana nieruchomości gruntowych na nieruchomości stanowiące w
do zawarcia umowy obie strony ponoszą w różnych częściach. Paragraf 9. Do zamiany nieruchomości, których cena jednostkowa przekracza 50 tysięcy złotych, wymagana jest zgoda rady gminy. Rozdział 4. Zasady zbywania nieruchomości. Paragraf 10. Wójt może zbywać nieruchomości stanowiące własność lub prawo użytkowania wieczystego gminy. Podpunkt 1. Dozór przetargu. Podpunkt 2. W trybie bezprzetargowym nieruchomości, których sprzedaż jest ustawowo zwolniona z obowiązku przetargowego odbycia. Podpunkt 3. W trybie artykułu 231 Kodeksu Cywilnego. Paragraf 11. Nieruchomości z zasobu gminnego zbywa się poprzez. Podpunkt 1. Zawarcie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, spotkania, użytkowania użytkowanie wieczyste. Podpunkt 2. Wniesienia prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego aportu do spółki prawa handlowego. Podpunkt 3. Przekazanie nieruchomości jako majątku tworzonej fundacji jako wyposażenie gminnej osoby prawnej. Podpunkt 4. Przekazanie odpłatnej drodze umowy partnerowi prywatnemu spółce, o której mowa w artykule 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prawnym na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Paragraf 12. Przy zbywaniu nieruchomości należy kierować się m.in. następującymi kryteriami. Punkt 1. Lokalizacja zbywania nieruchomości. Podpunkt 2. Przeznaczenie planu zagospodarowania przestrzennego wskazanym kierunku zagospodarowania przestrzennego. Podpunkt 3. Wpływem przewidywanego zagospodarowania zbywania nieruchomości na rozwój gminy. Paragraf 13. Do zbycia nieruchomości, których cena wynosi ponad 50 tysięcy złotych, wymagana jest zgoda rady gminy. Paragraf 17. Ustęp 1. Zbywanie nieruchomości, których przetargowym będzie następować na zasadach określonych w ustawie. Ustęp 2. O formie przetargu decyduje wójt gminy. Paragraf 15. Ustęp 1. W przypadku zbywania nieruchomości, których też przetargowym zbycie następować będzie za cenę ustaloną po przeprowadzeniu negocjacji, jednakże niższą od jej wartości rynkowej. Ustęp 2. Cena nieruchomości w gruntowej drodze bezprzetargowego w drodze negocjacji może być rozłożona na ratę na zasadach określonych w ustawie. Ustęp 3. Roszczenia gminy z tytułu niespłaconej rozłożenia na ratę reszty należności podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu. Rozdział 5. Zasada obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy. Paragraf 16. Ustęp 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zarządzanie w przedmiocie obciążenia nieruchomości wydaje wójt gminy i nie wymagając zgody rady gminy. Ustęp 2. Obciążenie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Ustęp 3. Obciążenie nieruchomości może polegać w szczególności na podpunkt 1. Ustawienie hipoteki, podpunkt 2. Ustawienie przynależności gruntowej lub osobistej, podpunkt 3. Oddanie nieruchomości użytkowanej. Paragraf 17. Ustęp 1. Okres użytkowania nieruchomości nie może być dłuższy niż 10 lat. Ustęp 2. Wójt ustala wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste, za użytkowanie nieruchomości, przepraszam. Paragraf 18. Ustęp 1. Nieruchomości w uzasadnionych gospodarczych i społecznych przypadkach mogą być obciążone służebnością gruntową na czas nieokreślony. Ustęp 2. Wójt ustala wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Ustęp 3. Obciążenie nieruchomości służebnościami gruntowymi następuje w podpunkt 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do budynku w granicach tej nieruchomości, podpunkt 2. Jeżeli potrzeba ustanowienia służebności gruntowej drogowej jest następnym zbyciem nieruchomości, podpunkt 3. W innych uzasadnionych przypadkach. Ustęp 4. Wójt w uzasadnionych gospodarczych społecznych przypadkach może występować do osób fizycznych, prawnych, jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa o ustanowienie służebności na warunkach określonych przez stronę umowy. Rozdział 6. Zasady dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy niżej. Paragraf 19. Ustęp 1. Upoważnienie wójta gminy do wydzierżawienia lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. Ustęp 2. Wójt gminy może bez zgody rady gminy zawierać umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości na okres do 10 lat. Ustęp 3. Wójt gminy może bez zgody rady gminy zawierać kolejne umowy dzierżawy lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w przypadku gdy wcześniejsze umowy były zawarte na czas oznaczony do 3 lat. Ustęp 4. Nieruchomość oddaje się dzierżawy lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż
zamówień przetargowych zgodnie z przepisami ustawy o zastrzeżeniu ustępu 6. Ustęp 5. Łączny okres trwania w przypadkach, o których mowa w ustępie 2 nie może przekroczyć 10 lat. Ustęp 6. Można odstąpić od tytułu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy najmu użyczenia na czas wyznaczony dłuższy niż 3 lata w następujących przypadkach. Podpunkt 1. Umowa dzierżawy najmu użyczenia jest zawierana z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą nieruchomości, którego umowa wygasa pod warunkiem, że nie posiada on żadnych zaległości pieniędzy z tytułu dzierżawy lub najmu przedmiotowej nieruchomości. Podpunkt 2. Po lokalizacji produkcji reklamowej. Podpunkt 3. Na cele prowadzenia działalności charytatywnej, kulturalnej, oświatowej. Podpunkt 4. Na rzecz stowarzyszeń i klubów sportowych. Podpunkt 5. Na cel użyteczności publicznej. Podpunkt 6. Na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Podpunkt 7. W innych przypadkach po podjęciu stosownej uchwały czy zadań gminy. Ustęp 7. Przepisu ustępu 6. nie stosuje się, gdy było więcej niż jeden wniosek o dzierżawę tej samej nieruchomości, a cele wskazane we wnioskach, na jakie ma zostać przeznaczona nieruchomość, są identyczne lub wniosek został złożony przez więcej niż jeden podmiot. Paragraf 20 ustęp 1. Zawierany w umowach dzierżawy najmu powinien być należycie zabezpieczony poprzez ustanowienie zabezpieczeń właściwych do danego rodzaju umowy i obowiązków obciążających dzierżawcę lub najemcę w razie naruszenia postanowień umowy. Ustanowienie zabezpieczenia, których mowa w ustępie pierwszym, podlegają w szczególności na podpunkt A. Określenie uprawnień do rozwiązania umowy w przypadku użytkowania nieruchomości niezgodne z ustalonym przeznaczeniem w sposób mogący obniżać jej wartość bez zachowania terminu. Podpunkt B. Określenia uprawnień do rozwiązania umowy w przypadku zalegania z płatnością czynszu za dzierżawę uznaje przez okres 3 miesięcy. Ustęp 3. Poza regulacjami określonymi w ustępie 2 umowy dzierżawy lub najmu winny zawierać odpowiednie postanowienia umożliwiające coroczną waloryzację stawek czynszu dzierżawnego zwiększonego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawanych w komunikacie prezesa KUS oraz zawiadomienie dzierżawcy lub najemcy o zmianie wysokości czynszu w terminie 300 dni od jego ustalenia. Ustęp 4. Wysokość minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu określonej gminy. Rozdział 7. Przekazywanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy. Paragraf 21. Ustęp 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy Giżyn mogą być przekazane przez wójta gminy trwały zarząd jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej. Ustęp 2. W przypadku przekazania nieruchomości trwały zarząd warunki korzystania z nieruchomości ustala w drodze decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. Rozdział 8. Bezumownym użytkowaniu. Paragraf 22. W przypadku powstania zdarzenia władanie nieruchomościami gminy Wiżyn bez tytułu prawnego wówczas od dnia powstania tego zdarzenia wójt gminy ustala opłatę w wysokości dwukrotności czynszu dzierżawnego liczonego na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Rozdział 9. Postanowienia końcowe. Paragraf 23. Treść mocy uchwały Rady Gminy Wiżynie nr 24 na 203 na 05 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenie minimalnych stawek czynszu oraz uchwała Rady Gminy Bliżyn 30/235/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 24 na 203 na 05 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu. Paragraf 24. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Informuję, że w dniu 24 listopada 2020 roku wpłynęło do Rady Gminy Wiżyn odpis prawomocnego wyroku z dnia 26 sierpnia 2020 roku ze stwierdzeniem prawomocności uzasadnieniem w sprawie skargi Prokuratury Rejonowego Skarbu Kamiennej na uchwałę Rady Gminy Wiżyn z dnia 24 czerwca 2005 roku. W przedmiocie zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalania minimalnych stawek czynszu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zatwierdził nieważność paragrafu 2
zaskarżonej uchwały oraz załącznik numer 2 tej uchwały. W związku z powyższym na dzisiejszej sesji jest procedowana nowa uchwała w tej sprawie. Informuję, że Komisja Rady pozytywnie zaopiniowała tej uchwały. Kto z Państwa Rady chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały. Kto z Pań i Panów Rady jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości stanowiących gminy i gminy bliżej i nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz ich użyczenia, wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, proszę o podjęcie głosowania. Łuka Radosław. Za. Cukraska Dorota. Jestem za. Dąbrowski Józef. Za. Gregiel Wiesław. Za. Ruszczyńska Monika. Jurek Krzysztof. Za. Szepkowski Jacek. Wstrzymuje się. Mastala Szymon. Za. Młodawski Sławomir. Za. Ołczyk Krzysztof. Jestem za. Smolczyńska Aneta. Świeżka Agnieszka, proszę bardzo, super antena Wefa. Ruben Grzegorz. Za. Z. Małgorzata. Jestem. Informuję, że 11 radnych głosowało za przyjęcie uchwały. 3 głosy wstrzymujące, przeciw nie było. Proszę pana Wiesława Gryla, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o odczytanie protokołu nr 14/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej 29 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Bliżej w zakresie wykonywania przeprowadzonych remontów w Szkole Bliżnie i w Odłowożku. Ze środków unijnych na remonty w udzielinie szkoły w wysokości
576 068 zł. W ramach tego projektu zakupiono również wyposażenie do pracy matematyki, przyrodniczych i informatycznych za kwotę 26 937 zł. Szkoła powstaje w Wierzynie w dniu 7 września 2021 roku potwierdzono usunięcie wszystkich usterek wykonanych z protokołu oddziału końcowego. Protokół oddziału końcowego robił w szkole w Wierzynie i w Rolącu, ale w przypadku usterek w szkole w Wierzynie zostały stanowią załączniki do protokołu końcowego. Komisja w wyniku sprawdzenia na miejscu wykonania remontu w szkole w Wierzynie i Orłowąsku nie wnosi zastrzeżeń do wykonania prac. To samo potwierdzili dyrektorzy obydwu placówek będących podczas kontroli. Wnioski pokontrolne. Komisja nie zgłasza wniosków pokontrolnych. Data i miejsce jest opisane w protokół, to jest 29.09.2020 Podpis kontrolujący jest w Oblegie, Józef Dąbrowski, Supernat Wielonka. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Radny. Odnosząc się do tej kontroli Komisji Rewizyjnej, dziś na sesji będę wstrzymał się od głosu za nie potwierdzę tego, że to jest, odbyła się niewłaściwie. Moim zdaniem jest to zbyt poważne, są inwestycje na naszym terenie, żeby komisja, ja wiem, że to nie ma obowiązku, żeby była w pełnym składzie, ale uważam, że tak poważna inwestycja powinna być w pewnym składzie. Ja wiem, że radni, którzy nie przybyli, mieli swoje powody na pewno ważne. Jak byliśmy z komisją, między innymi z radnymi z infrastruktury, bardzo dużo rzeczy wypisaliśmy, które tam były niewłaściwie wykonane, więc nie mam żadnej pewności, że wszystko to zostało poprawione. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby bardzo, proszę bardzo. Ja w tej komisji jestem członkiem. Nie czuję się osobą, która zna się na sprawach budowlanych. Dlatego mieliśmy przedstawiciela Urzędu Gminy, który merytorycznie jest odpowiedzialny za to. No i jak wcześniej już pani poinformowała nas, że był odbiór przez specjalistów, przez kierownika nadzoru. Dyrektorzy nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do wykonanych prac, no i uważam, że nic innego w tym protokole nie mogliśmy zanieść. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania na zatwierdzenie protokołu z kontroli komisji rewizyjnej. Kto z Pań i Panów Radnych jest za zatwierdzeniem protokołu nr 14 łamane przez 2020 z kontroli komisji rewizyjnej przeprowadzony w dniu 29 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Wierzyn w zakresie wykonania przeprowadzonych remontów w szkołach w Wierzynie i w Odrowążku. Proszę o poddanie pod głosowanie. Wołka Radosław. Cukrowska Dorota. Za. Dąbrowski Józef. Za. Gregor Wiesław. Za. Ruszczyńska Monika. Trzymaj. Jurek Krzysztof. Trzymaj. Szepkowski Jacek. Wstrzymuje się. Masterer Szymon. Za. Młodarski Sławomir. Za. Polczyk Krzysztof. Jestem za. Smolczyńska Anyta. Wstrzymuje się. Superman Wielowycha. Wróbel Grzegorz. Jestem za. Zerba Łożyna. Informuję, że za przyjęcie protokołu głosowało 10 radnych, 4 głosy wstrzymujące, przeciw głosów 1. Przechodzimy do ostatniego punktu. Informacje, komunikaty, oświadczenia. Proszę bardzo, kto jest radny? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. W tym roku zostały wykonane naprawy przejazdu na drodze krajowej 42 w miejscowości Wrzeszczyń w Wierzynie oraz na drodze powiatowej bliżej Skarżysku. Naprawa tych przejazdów naprawdę poprawiła komfort i bezpieczeństwo kierowców, dlatego też z tego miejsca należy wyrazić podziękowanie
panu Wójtowi za pomoc w przygotowaniu objazdu. Natomiast wykonawcy, czyli zakładu kolejowego skarbistu pamiętnej, dyrekcji zakładu, panu Czestochowi Pióro, naczelnikowi sekcji, panu Markowi Miksie oraz naczelnikowi nawierzchni, panu Pawłowi Siewce. Jeszcze mam jedną informację, taką ciekawostkę dla państwa radnych i dla pana wójta i dla pana sekretarza. Otóż Dziennik Rzeczpospolita opublikował taki ranking samorządów na 2020 rok. Tam były brane pod uwagę takie cztery elementy. Pierwsze to była trwałość ekonomiczna i finansowa. Druga była trwałość gospodarcza. Trzecim punktem to była trwałość środowiskowa. I czwarty punkt, jakość zarządzania i współpracy. Podsumowując tych elementów, nasza gmina zebrała 26,53 punktów. Na 1548 gmin w kraju zajęliśmy 500 miejsc. Czy to dobre, czy złe, to nie wiem, ale powiecie, jesteśmy najlepsi. Poza nami są pozostałe gminy, które wchodzą w skład powiatu skarżyskiego. Także tym optymistycznym akcentem dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie wiem. W związku z tym Wysoka Rada proszę wszystkich o wstanie. Zamykam 20. sesję Rady Gminy Lidzie. Dziękuję wszystkim.